spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim, aby każdy z kandydatów przedstawił swój program wyborczy. Myślę, że tutaj już nie będę prosił jakby z imienia nazwiska. Może zaczniemy od pana Dawida Karbowiaka, który siedzi obok mnie jako pierwszy i po kolei poproszę, żeby każdy omówił swój program wyborczy. Panie Dawidzie, proszę. Dobrze. Ja postawiłem sobie kilka celów. Na pewno pierwszy bardzo ważny, jestem mieszkańcem TBS-u. Mieszkam w TBS-ie, niemile się w tym TBS-ie płaci i wiem, jakie są problemy. Jest, nie ma porządnego zarządcy, nic się nie dzieje, żeby było lepiej. W bloku, w którym ja mieszkam, jest grzyb na suficie, zniszczony rower. Ja głośno o tym mówię, nie dlatego dzisiaj, że jest moja kampania. Ja głośno o tym mówię już od roku, jak ja mieszkam w TBS-ie, a zacząłem się interesować tym szybciej. Nawet dwa dni temu gazeta powiatowa była, robiła zdjęcia, był pan redaktor z Radia Hit. Można na stronie zobaczyć, w jakich warunkach my mieszkamy. I na pewno będę pana Niemansa i zarząd TBS-u, nie tak jak to do dzisiaj bywa, że po prostu jest pan Niemans na radzie, jest zapytany parę rzeczy, jak zwykle obieca, powie, że problemy, wilgoć w domu, to ludzie źle słyszą i się na tym kończy wszystko. Jest dalej wszystko pięknie, ładnie. Na pewno będę dążył do tego, żeby tych ludzi nie zostawić z problemem, bo wiem, jakie to są problemy. Drugi punkt. Walka z narkotykami. 5 lat temu zdobyłem z dwóch firm, nie będę dzisiaj mówił jakich, dofinansowanie na pieski, które będą wykrywały narkotyki w szkołach. Byłem u jednego pana w mieście, też nie chcę nazwiskiem mówić, w Urzędzie Miasta. Przedstawiłem, że jest taka propozycja, że dane firmy, duże, potężne firmy dofinansują, tylko 15% musi miasto dofinansować. Dlatego pana była to całkowicie obca sprawa, bo narkotyków w Oławie nie ma. Narkotyki w Oławie są, tak jak w całej Polsce. Mój program, ściągnięcie psa, który będzie tu 7 dni, 24 godziny na dobę w Oławie, który będzie w szkołach dzisiaj, jutro i pojutrze, młodzież i wiele innych osób, ja nie mówię, że młodzież zła, żeby to nie dążyło do tego, tylko są ludzie, którzy handlują tymi narkotykami, nie oszukujmy się, w całej Polsce i w całym świecie, żeby ten pies był, żeby ludzie, którzy się tym zajmują perfidnym rzeczą, dorabianiem sobie na boku, wiedzieli, że w każdej chwili, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, ten pies wejdzie, a nie tak jak dzisiaj. Niedawno rozmawiając z panem burmistrzem, pan burmistrz powiedział, że taki piesek jest, z Wrocławia ściągnięty. Przez 4 lata kadencji był tu raz czy dwa, z jakim skutkiem? Żadnym. Bo jeżeli był dzisiaj, powinien być jutro, bo dużo osób wierzy, że jutro tego nie będzie. Także tu będę dążył twardo. Może jestem twardy w tym, co mówię, może wiele osób mnie za to nie lubić. Twardo będę stawał na to. Po drugie, zwiększenie bezpieczeństwa wieczorem dla wszystkich mieszkańców Oławy poprzez drugiego psa patrolowanego z policją, tak jak to było kiedyś. Auto się kradnie, radiowóz jedzie, słodzie widzi to z daleka. W momencie, kiedy wychodzi pan policjant w cel, wychodzi po cichu i jest mniej widoczny niż radiowóz, który jedzie. Po trzecie, temat powodziowych wałów za Odrza konkretnie. Ten temat wraca wtedy, kiedy jest powódź. Poza tym jest to tematem widmo. Jest zrobionych trochę wałów tam w tych okolicach, strzelnica jest totalnie zostawiona. Sam wiem, bo pracowałem, pomagałem ludziom teraz, chodziłem po tym wale, który pode mną po prostu się zapadał. Jest to całkowicie nieruszany temat. To jest też temat, którym bardzo bym się chciał zająć. I najważniejszym tematem dla mnie jest ściągnięcie inwestorów do Oławy, którzy zapewnią młodzieży i ludziom dorosłym jakichś fajnych miejsc do spotkań, czy kawiarni, z czegokolwiek. Pomóżmy, ułatwmy inwestorom przyjście do Oławy, którzy zapewnią młodzieży, będą mogli się pójść wyszaleć. Bo dzisiaj nie mają gdzieś. Ludziom dorosłym ktoś do nich przyjeżdża. Dzisiaj nie ma miejsca w Oławie, do którego można śmiało zaprosić kogoś. Nie ma. Takie miejsce trzeba po prostu zorganizować. I na pewno będę ogólnie na każde inne problemy, które ludzie mnie tylko poproszą, będę starał się pomagać. Dziękuję bardzo. No to teraz na mnie kolej. Ja byłem już radnym 2 kadencje w przeszłości, także mniej więcej wiem, z czym ludzie przychodzą i czego oczekują. Ale na dzisiaj w swoim programie, ponieważ kolejna powódź u nas była i tu kolega też o tym mówił i założył i też chcę powiedzieć, bo stąd jestem kandydat, jesteśmy zresztą wszyscy z tego okręgu. Tam młodzież rzeczywiście się gubi, oni są chętni kopać piłkę i tak dalej, tylko to boisko mają w dole. I tam jest jeszcze ogródek jordanowski, trochę skromny, ale jest i te dzieci z tych najbliższych domów tam się mogą bawić. No ale w tym roku to się nie bawili, nie bawią i nie będą bawić. Tam trzeba albo znaleźć jedno miejsce, albo to, co dotychczas się robi,
podnieść poziom do poziomu jezdni, to prawdopodobnie wtedy wystarczy i będzie można robić. Drużyna Załdrza miała i ma pewne sukcesy. Młodzież przede wszystkim się bardziej wyżyć. Inny temat to jest drugi koniec może naszego okręgu, to jest miasteczko Ruchu. Tam jest dużo, to wszystko w zasadzie jest chyba robione przypadkowo, od momentu do momentu. Basen miał być trochę w innym miejscu, jest w innym miejscu, ale jest na miasteczku. Amfiteatr, ponieważ to jest popererowska budowla, trzeba ją było rozebrać, chociaż jak ja wiem, to w tamtych czasach cementu nie żałowano i ta kopuła mogła stać, ale powiedzmy, że ona groziła zawaleniem, rozebrano. Ale rozebrano przy okazji też to podwyższenie, gdzie zamiast tego zadaszenia zrobić plac i no, scenę, nazwijmy to, do oglądania i ludzie, żeby mogli w godnych warunkach na siedząco oglądać, nie ma tego, bo ławki drewniane, policja mówi, że można urwać i się pobić, no to można tak jak na stadionie zrobić siedziska i byłoby. A teraz jak przyjeżdża, są dni Oławy, czy dni Koguta się nazywają, robi się imprezę, jest spęd, scena na środku staje i stają wszyscy. Jedynie ci, którzy lubią popływkować, no to mają miejsce siedzące przy podparasolami, a inni muszą siedzieć, stać. Dlatego to są takie sprawy. No i jest multum spraw drobnych. No przede wszystkim w tej chwili trwa remont stadionu, ulicy sportowej przede wszystkim. No tutaj no trzeba pochwalić, że to się w miarę szybko uwija, ale taki bałagan, jaki się w tej chwili zrobił na ulicach w Oławie, to jest nie do przyjęcia. Wszystko naraz. Wszystko naraz. Miała być kładka, to od zawsze, jeszcze radny byłem kiedyś, jak w tą Strzelną robiono do mostu. I dopiero most robiony. Ale nie wiem, pieniądze w ostatniej chwili. Ale to wiadomo było, że to będzie robione. To można było się przygotować z saperami czy z kimś, jakąś kładkę zrobić dla pieszych. A nie, człowiek mieszka przy moście, ale musi na drugi most się przejść, żeby trafić do pracy, powiedzmy, w rynku naszego miasta. No jest wiele takich drobnych spraw, które no w tej chwili tak nie przychodzą mi do głowy. Ale tak jak wcześniej mówiłem, radny musi słuchać i reagować na bieżące sprawy.